Witajcie, jestem Xavery i to są Rozkminy Polityczne. Jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału na YouTubie oraz do klikania lubię to na Facebooku. Dzisiaj po raz kolejny ekspresówka, czyli szybka rozkmina dla tych, którym śpieszno do myślenia. Zapraszam. Czym jest wojna polsko-polska? Jest to bezkompromisowa, niesprawiedliwa, irracjonalna i nienawistna walka ideologiczna, w wyniku której współobywatel stał się większym wrogiem niż niemal wszystkie inne zagrożenia, zewnętrzne, ekonomiczne czy naturalne, razem wzięte. Każda ze stron, jest duża szansa, że i ty jesteś jej częścią, szczerze wierzy, że racja jest po jej stronie, a przeciwnicy są całkowitym uosobieniem zła i głupoty. Także można odczuwać poczucie błogiego usprawiedliwienia swojego gniewu i ataków. Jednak pobrzmiewają słowa Abrahama Lincolna, amerykańskiego prezydenta z czasów amerykańskiej wojny domowej, który niedługo przed jej wybuchem rzekł: naród podzielony przeciw sobie nie ustanie. Czy Polsce grozi zbrojna wojna domowa? Niekoniecznie. Podziały polityczne, jakkolwiek zażarte, nie są wciąż tak agresywne jak w dwudziestoleciu międzywojennym. Ale nienawiść długo dojrzewa, a korzenie w polskim narodzie już zapuściła, i to głębokie. Także trudno przewidzieć, jaki owoc wyda za rok, za dwa, za dziesięć. Polityka jest w gruncie rzeczy sztuką efektywnego zarządzania zróżnicowaną społecznością. Wbrew temu, co niektórzy by chcieli, i lewicowcy, i liberałowie, i konserwatyści, globaliści, jak i nacjonaliści, zawsze będą częścią narodu polskiego. Homogeniczność nie jest możliwa bez aresztowania, wygnania bądź innego uciszenia milionów ludzi. W związku z tym dla wszystkich musi być miejsce w Rzeczpospolitej. Dla jasności, możemy się nie zgadzać, możemy się krytykować, dyskutować, kłócić, zażarcie i ostro. O politykę, o ekonomię, o moralność, o instytucje, o statystyki i ich znaczenie. Ale ta krytyka musi mieć granice zdrowego rozsądku. Zazwyczaj granice dyskusji, to jest batalii, opinii i perspektywy, wyznaczała sama nauka. Jednak coraz częściej w imię ideologii naukę się kwestionuje. Nauka w wielu przypadkach została zdegradowana do opinii. Ludzi otwartego rozumu i szczerego serca o zagrożeniach płynących z nienawiści i ideologizacji przekonywać nie trzeba. Ale zmusza nas to do pytania. Dlaczego wojna ta wciąż trwa? Nienawiść, jak się okazuje, to świetny biznes. Dla wszystkich. Politycy lubią podsycać płomień podziałów i straszyć kolejnymi zagrożeniami, często robiąc z igły widły, gdyż mobilizuje to ich elektorat do głosowania. W świecie, gdy każdy z nas poprzez dostęp do internetu jest przygnieciony de facto ilością informacji i mediów, naszą uwagę wygrywa ten, kto najbardziej nas przyciągnie, kto przekona nas w przeciągu kilku sekund, że ma coś niesamowicie ważnego, kluczowego dla naszego przeżycia do powiedzenia. Jednym z efektów takich podziałów jest narodzenie się instynktów plemiennych. W wyniku tego nie jest ważne, kto ma rację czy jaka jest prawda. Ważne jest być częścią zespołu. Nie nazywa się błędów ani nie krytykuje własnego środowiska. Byłby to wszak samobój. Natomiast w każdym słowie, w każdym czynie czy myśli strony przeciwnej doszukuje się Stalina lub Hitlera. Taki poziom debaty publicznej ma jednakże efekt ogłupiający i znieczulający. Uczy, że nie można się z kimś nie zgadzać w subtelnych różnicach czy w cywilizowany sposób. Walka jest zawsze egzystencjalna. Ale nie bójcie się, też jesteśmy trochę winni. Większość z nas żyje w swoistej bańce. Ograniczeni czasowo czytamy tylko jeden rodzaj gazet, oglądamy tylko jeden rodzaj wiadomości, śledzimy tylko jeden typ stron, rozmawiamy o polityce tylko z jednym typem ludzi. W efekcie ciągle utwierdzamy się w oczywistości i słuszności naszych poglądów, nigdy nie potrafiąc zrozumieć naszego współobywatela. Co teraz? Jak zakończyć wojnę polsko-polską? Jak przywrócić debacie publicznej cywilizowany poziom i merytorykę? Dajcie mi znać, co myślicie w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i widzimy się już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.